Witam. Od 4 do 11 kwietnia 2016 roku prognoza astrologiczna tydzień niesie. Ryszard Borowicki. Zapraszam. Wkraczamy w zupełnie nową strefę czasową. W tym tygodniu rozpoczyna się miesiąc spod znaku barana. Rozpoczyna się duchowy nowy rok. Pierwsze 12 dni określi, jak będzie wyglądać nasz cały rok przyszły. Od 8 kwietnia do 9 rozpocznie działania. Działania te duchowe, a przede wszystkim te 12 dni do 21, które pokażą każdego dnia, jak będzie wyglądał nasz cały rok. Zacznij obserwować. W tej chwili absolutnie nie wolno ci podejmować działań, które są przeciwko komuś. Spokojnie podejdź do każdego z dni i weź pod uwagę jedną rzecz, że wygrywasz za każdym razem z czasem, bo on daje ci perspektywę na przyszłość. Jest to czas, w którym możesz zbudować zupełnie inny system wierzeń, jak do tej pory. Uważałeś i większą hojność, a przede wszystkim więcej opieki daj otoczeniu. Jak to się dzieje? Po prostu bardzo dużo planet jest w znakach ognistych. Ten czas uważany jest za znak barana, a przecież to dziecko zodiaku. Potraktujmy go jako noworodka. Trzeba pamiętać o tym, że w ich sercach, naturze, one posiadają wciąż i zawsze 10 lat. To pozostanie przez całe życie w baranie. Ich ciekawość i młodość jest zawsze i ogromny entuzjazm. Są one obdarzone łatwością uczenia się i ogromnym humorem. Ich działania są zawsze bardzo impulsywne. Nasze zodiakalne barany mają kłopoty ze sercem, a to dlatego, że ich napędem jest miłość. Zrobi wszystko w imię miłości. Barany nigdy nie odmawiają wspaniałych komplementów. Jednocześnie barany mogą stać się najbardziej egoistycznymi znakami w zodiaku. Barany mają bardzo emocjonalny system nerwowy. Proces myślenia zodiakalnego barana jest wyjątkowo skomplikowany. Kluczowym słowem dla naszego zodiakalnego barana jest wolność. Bardzo często pracują tylko wyłącznie dla siebie. Nie lubią żadnego nadzoru. Mogą się tworzyć wielkie kłopoty w związkach
czy też w miłości, ze względu na to, że uwielbiają wolność. Najważniejsze, żeby znalazły osoby, które są wyjątkowo cierpliwe i wtedy będą miały swoich aniołów cierpliwości. Że osoba spod znaku barana kłamie, co jest nieprawdą, tylko szybko zapomina i nie pamięta to, co było. Są to bardzo odważne osoby, ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie myślą o konsekwencjach i dlatego są doskonałymi żołnierzami. Osoby te są wyjątkowo kreatywne i działają pod każdym względem z ogromną prędkością i precyzją, jeżeli tylko mają ku temu możliwości. Organem, który rządzi naszym zodiakalnym baranem, to głowa. Bardzo często na twarzy występują blizny. Przecież Mars jest władcą i dlatego bardzo często pokazuje się krwawienie. Nasza praca w tym miesiącu zodiakalnego barana to przede wszystkim wstrzykiwanie pozytywnej energii i kontrolowanie tego wewnętrznego dziesięciolatka, tego dziecka w naszym wnętrzu. I najważniejsze słowo, które zawsze jest wypowiadane, to miłość. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy, ale przede wszystkim teraz, w tym miesiącu, o baranie, w tym zodiakalnym.